Hej, jesteśmy na dobrej drodze do 400 tysięcy subów. Byłbym Ci wdzięczny za pomoc w postaci suba i łapki w górę. Dzięki! Cześć, tu Ernest! W tym filmiku przyjrzymy wyzwanie Deadpoola od 1 do 8 tygodnia. Dzięki temu poradnikowi odblokujecie katany Deadpoola, skina Deadpoola oraz jego sekretny styl bez maski. W opisie macie minuty każdego z tygodni. Pamiętajcie, że aby móc wykonać wyzwanie na przykład 6 tygodnia, najpierw trzeba wykonać wyzwanie 5 tygodnia. I tak dalej, i tak dalej. Na początek darmowy pakiet muzyczny. Za samo wylądowanie na jachcie Deadpoola do odebrania będzie pakiet muzyczny emotki Freestyling. Jacht Deadpoola pojawi się już dzisiaj o 15 lub 16. I jeszcze jedna ciekawostka. Jeśli skinem Deadpoola zrobicie tą emotkę, to otrzymacie osiągnięcie. Teraz wyzwanie Deadpoola. Tydzień pierwszy. Pierwszy tydzień wyzwań jest bardzo prosty. Pierwsze wyzwanie to znalezienie listu Deadpoola do Epic Games. Ten list jest w jego pokoju, o tutaj. Drugie wyzwanie rozkazuje nam nie dziękować kierowcy busa bojowego. Aby to wyzwanie wykonać, wystarczy nie klikać niczego, oprócz przycisku do skoku z busa bojowego podczas lotu busem bojowym. Za ten tydzień nagrodą jest ikona sztandaru. Tydzień drugi. Drugi tydzień wysyła nas w poszukiwania kartonu mleka Deadpoola. Znajduje się on w jego pokoju na pisuarze. Drugie wyzwanie za to polega na znalezieniu trzech chimichangów Deadpoola w sztabie. Pierwsza chimichanga jest na półce w pokoju Mai. Dokładnie tutaj. Druga chimichanga leży pod stałym z wyzwaniami na ekranie głównym. Trzecia jest na stole, w pokoju agenta Brutusa. Za ten tydzień nagrodą jest graffiti. Tydzień trzeci. Pierwsze wyzwanie tego tygodnia to znajdź przepychacz Deadpoola. Przepychacz Deadpoola jest na ścianie, w pokoju Tientiny. O tutaj. Drugie wyzwanie zleci nam zniszczyć 3 toalety. To wyzwanie trzeba już zrobić w grze, na wyspie. W prawie każdym domku jest przynajmniej jedna toaleta do zniszczenia. Mnóstwo toalet znajdziecie na przykład w przyjemnym parku. Za ten tydzień jest kolejne graffiti. Tydzień czwarty. Pierwsze wyzwanie to znajdź dwie katany Deadpoola. Katana jest wbita w lustro w jego pokoju. Druga katana znajduje się w pokoju Mai. Następne wyzwanie zleca nam zadać 10 tysięcy punktów uszkodzeń budowlom przeciwnika. Do tego wyzwania idealna jest naparzanka. W końcowej strefie jest mnóstwo budowli, do których wystarczy postrzelać z dowolnych broni. Nagrodą za ten tydzień jest plecak Deadpoola, jego dwie katany. Tydzień piąty. Wypchany jednorożec, potrzebny do pierwszego wyzwania, znajduje się w pokoju agenta Miałśniaka. Drugie wyzwanie wysyła nas w odwiedziny 5 różnych mostów na mapie. Oto ich lokacje, zaznaczone na mapie odpowiednimi kolorami. Zapauzuj, jeśli potrzebujesz tej mapki. W grze to są duże, stalowe, kolorowe mosty, które bardzo łatwo jest zauważyć. Wystarczy obok nich przejść. Do odebrania za ten tydzień jest ekran wczytywania. Tydzień szósty. Znajdź duży, czarny marker Deadpoola. Duży, czarny marker Deadpoola leży na stole Brutusa w jego pokoju. Trzeba go podnieść. Drugie wyzwanie to zamaluj 3 plakaty rekrutacyjne ducha lub roku. Plakaty rekrutacyjne są do znalezienia na całej wyspie. W farmie Fury na przykład są 3 takie plakaty. Jeden na ścianie czerwonej szopy, drugi na wielkiej chacie, a trzeci też na czerwonej szopie, tylko tej mniejszej. A oto 3 przykładowe lokacje w Piszczącej Puszczy. Plakaty są nawet na wyspie startowej, więc jeśli zdążycie, to jeden da radę tam zamalować. Za ten tydzień nagrodą jest malowanie na bronie. Tydzień siódmy. Pierwsze wyzwanie siódmego tygodnia wysyła nas w poszukiwania 2 pistoletów Deadpoola. Pierwszy pistolet leży na ekranie głównym, pod stołem z wyzwaniami. Drugi pistolet będzie leżał prawdopodobnie w pokoju Miałśniaka. O tutaj. Jeśli jednak go tutaj nie będzie, przeszukajcie wszystkie pokoje. Przedmioty do podniesienia są zawsze dobrze oznaczone. Drugie wyzwanie siódmego tygodnia brzmi następująco. Wejdź do budki telefonicznej lub toalety przynośnej, by zostać najsuperowszym z superbohaterów. Budki telefoniczne są na terenie i w okolicach prawie każdej strzeżonej miejscówki. Na jachcie na przykład 2 budki telefoniczne są na samym jachcie. Jeszcze jedna jest obok, na małej wysepce. Oto mapka z lokacjami budek telefonicznych na wyspie. Na tej mapce za to są zaznaczone sekretne przejście na wyspie. Zdecydowana większość z nich to przenośne toalety. Uwaga, na naparzance nie ma ani budek, ani sekretnych przejść. Za wykonanie wyzwań tego tygodnia otrzymacie skina Deadpoola. Tydzień ósmy. Pierwsze wyzwanie tego tygodnia rozkazuje nam znaleźć nadmuchiwany pływak Deadpoola. Będzie do znalezienia w grze, na jego jachcie. A dokładniej tutaj, z tyłu jachtu, na jednym z leżaków. Oto jak ten pływak wygląda.
Drugie wyzwanie brzmi tak. Zatańcz na imprezie jachtowej Deadpoola. Aby to wyzwanie wykonać, trzeba wylądować na jachcie Deadpoola, a następnie wykonać dowolną emotkę na podłodze do tańca. Nic dodać, nic ująć. Za wykonanie tych dwóch wyzwań otrzymacie styl Deadpoola bez maski. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.